Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest oficjalnemu otwarciu pracowni kryminalistycznej, czyli pracowni, w której się właśnie znajdujemy, którą miałam ogromną przyjemność tworzyć. Jest to dla nas, dla uczelni, dosyć duże wydarzenie, bardzo znaczące, duży komfort, dlatego że od teraz zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli zajęcia z kryminalistyki, będą odbywały się już w tej pracowni. Studenci będą mieli możliwość skorzystania z wyposażenia tej pracowni, czyli będą mogli uczyć się praktycznie ujawniać ślady kryminalistyczne, zabezpieczać te ślady, badać ślady biologiczne dzięki znajdującym się tutaj mikroskopom, czy badać autentyczność dokumentów, autentyczność pisma i wiele, wiele więcej. W pracowni znajduje się walizka kryminalistyczna w pełni wyposażona, lampa UV, mikroskopy, które są podłączone do monitora, proszki daktyloskopijne, lupy. W pracowni kryminalistycznej znajduje się również miejsce pozorowanego przestępstwa i to miejsce, jak również całe wyposażenie, wszystkie narzędzia i środki pomogą studentom nauczyć się przeprowadzania prawidłowych oględzin. Dzisiejszemu otwarciu sali towarzyszy też konferencja, na którą zostali zaproszeni wspaniali goście. Są to między innymi inspektorzy z Komendy Stołecznej. Jest to pan Jan Gołębiowski, czyli znany na pewno wszystkim profiler kryminalny. Dzisiaj mam przyjemność tutaj przed gośćmi przedstawić temat sporządzania profilu kryminalnego nieznanego sprawcy przestępstwa i dokładnie chodzi o przestępstwo zabójstwa. Zajmuję się tym jako teraz w roli biegłego sądowego. Rzeczywiście zaczynałem w policji, bo rzeczywiście psychologowie policyjni najczęściej takie profile wykonują, ale też jest to też jakby w kompetencjach biegłych. Jest to bardzo popularna taka metoda, zwłaszcza teraz spopularyzowana przez media i popkulturę. W wielu serialach, książkach jest ta postać tak zwanego właśnie profilera. A dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć, jak to wygląda naprawdę, bo też przez ten cały wizerunek medialny narosło wiele takich mitów. Jest takie wyobrażenie, że ten profiler to jest jakaś osoba z nadprzyrodzonymi zdolnościami, wchodzi w umysł sprawcy, tam widzi jego prawie oczami, a tu chciałem pokazać dzisiaj właśnie, że jest to tak naprawdę racjonalna, logiczna analiza różnych przesłanek z przestępstwa, które właśnie pozwalają postawić hipotezy, kim jest ten sprawca. Profilowanie ma zastosowanie na potrzeby śledztwa i jest taką metodą, takim narzędziem śledczym, które ma wesprzeć ten proces. Tu właśnie w przeciwieństwie do tego wizerunku medialnego, to nie profiler rozwiązuje sprawę, ale pomaga, nazwijmy to, detektywom śledczym, prokuratorom właśnie wytypować pewne kręgi, gdzie może ten sprawca być. Też czasami się zdarza, że jest to wykorzystywane na etapie procesu sądowego, w procesach poszlakowych. Oczywiście ten profil nie ma takiej wartości identyfikacyjnej, chociażby jak DNA, więc jest to tylko wskazanie grupowe. Natomiast w śledztwie wszystko zależy od prowadzącego. Nieraz jesteśmy włączani na samym początku, nieraz trochę później, a też pracujemy przy sprawach z tak zwanego archiwum X. Dziś mamy otwarcie pracowni kryminalistycznej. Będę miał przyjemność przeprowadzić tam wykład dotyczący nowoczesnych metod zabezpieczenia dokumentów. To jest temat bardzo taki na czasie, bardzo istotny, ponieważ szczególnie w okresie pandemii koronawirusa wiele różnych operacji gospodarczych, bankowych trafiło do internetu. Jest to czas, kiedy przesyłane są różnego rodzaju skany dowodów osobistych, paszportów. Jest to olbrzymia przestrzeń do tego, żeby skraść komuś tożsamość, że można się pod kogoś podszyć. I właśnie na tych zajęciach będę mówił, jak rozpoznawać autentyczność dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, ale też będzie przestrzeń, żeby rozpoznać właściwie zabezpieczenia banknotów. Tak, w dzisiejszych czasach tych operacji gotówkowych mimo wszystko jest jeszcze bardzo wiele i ważne, żeby studenci, szczególnie studenci bezpieczeństwa, umieli rozpoznać i banknoty, i środki, które pozwalają na identyfikację naszej tożsamości osobowej, czyli tak jak powiedziałem, dowód osobisty, paszport, bo to są dokumenty, które stwierdzają naszą tożsamość i pozwalają nam na uniknięcie różnych przykrych sytuacji, kiedy to ktoś może jakąś pożyczkę, kredyt na nas zaciągnąć, czy po prostu skraść naszą tożsamość. Łatwo jest dzisiaj, powiedzmy, wziąć kredyt na inną osobę? Tak, bardzo łatwo, szczególnie jeżeli mówimy o tak zwanych pożyczkach w parabankach, czyli w instytucjach, w których tak naprawdę potrzebny jest jedynie skan dowodu osobistego.
tego, znajomość kilku danych i bardzo wiele miałem takich sytuacji, gdzie sporządzałem opinię, kiedy to w rodzinie nawet brat za brata wziął kredyt, czy po prostu jakaś koleżanka za koleżankę miała dowód osobisty, skan dowodu osobistego, przysłała, wzięła pożyczkę i potem konsekwencje są nieodwracalne, bo to przez wiele lat takie długi trzeba spłacać. Co więcej, tak samo będę mówił też, żeby dbać o swoje dokumenty tożsamości, ponieważ wiele jest takich sytuacji, że na przykład ktoś wypożycza sprzęt wodny, wypożycza łyżwy, narty i w wielu po prostu sklepach, wypożyczalniach w zestaw daje się dowód osobisty, prawo jazdy, a to są te dokumenty, kiedy my sobie na przykład pływamy, się relaksujemy, ktoś inny może wziąć pożyczkę i te konsekwencje mogą być naprawdę nieodwracalne.